Trzy wiadomości dla Ciebie, osoba pytająca. Dzisiaj wróżba z kart Tarota i Lenormanda. Trzy wiadomości dla Ciebie, osoba pytająca, wybrałam z kart Tarota. Witam oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie, moich kochanych subskrybentów, bez których nie mogę żyć i codziennie muszę dla Was nagrywać filmiki, oraz wszystkich nowych słuchaczy, którzy znaleźli właśnie mój kanał. Proszę, zasubskrybujcie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem, byście dostawali wszystkie premierki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście również zapraszam, by komentować, by lajkować mój kanał, moje filmiki. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię na podstawie Waszych dat urodzenia i kart, i zdjęć z kart Tarota i Lenormanda. Oraz możecie zadawać różne pytania do kart osobiste lub szukać razem ze mną wskazówek na konkretne tematy, które Was nurtują. Oczywiście możecie sobie zrobić prywatnie lustro, prognozy związku i tak dalej. Zapraszam. Teraz, kochani Państwo, zobaczmy, jakie grupy są dzisiaj. Pierwsza grupa, obelisk czerwony. Druga grupa, obelisk cytrynowy. Trzecia grupa, obelisk kwarcu różowego. Trzy wiadomości dla Ciebie. Wybierz wiadomość. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli obelisk czerwony. Jaka wiadomość dla Ciebie jest tutaj ukryta? Dwa miecze. Dwa miecze, kochani, to potrzeba podjęcia jakiejś ważnej decyzji. Widzicie, że tutaj ktoś się zastanawia, patrzy ten ktoś nie sercem, ale rozumem. Dlatego tutaj na głowie jest całe gniazdo, cały dom rozmowy, rozmyślania. Czyli tutaj na głowie kłębi się dużo rozmaitych spraw. I chodzi o to, że potrzebujecie podjąć jakąś ważną decyzję i myśleć bardzo racjonalnie, na zimno, bez emocji, tylko właśnie tutaj na poziomie intelektualnym. Zobaczmy, co dopowiedzą do tego karty Lenormanda. Podjęcie decyzji. Co do podjęcia decyzji? Co o podjęciu decyzji? Nie widzę, co macie zrobić. Jakiś marazm, jakieś problemy kłębią się w głowie. I tutaj być może chodzi o sprawy finansowe. Jakieś problemy, które zatruwają Wam głowę, widzicie? Problemy, które się tutaj momentalnie piętrzą, ale przejdą z biegiem czasu. Chodzi tu o jakieś finanse, tak? O problemy finansowe, a jeśli nie, to o problemy uczuciowe, ponieważ no, ryby to karta finansów, po pierwsze, a po drugie karta uczuć, które się tutaj w tym wypadku miotają, płyną w tej wewte, tak? Czyli albo sprawy finansowe, które mają się wyjaśnić i macie podjąć na ten temat jakąś decyzję, albo sprawy uczuciowe. Czyli podejmijcie w najbliższym czasie jakąś tutaj decyzję i nie męczcie się właśnie tym wyborem decyzji tak długo. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Wiadomość dla Ciebie, grupo druga. Obelisk cytrynowy. Trzy miecze. Wow. Trzy miecze mówią o trójkącie miłosnym. Jeśli masz taki dylemat, jesteś w jakimś trójkącie miłosnym, to na pewno Twoja karta.
A jeśli nie, to chodzi w tej karcie o ból, cierpienie, rozdarcie serca, zranienie, konflikt, rozczarowanie i trzymanie się rozumu. Co dalej? Natomiast jest tutaj ból niezmierny. Widzicie tej czerwony, jakby kolor krwi, boleści. I tutaj te wbite trzy pióra w serce, czyli no rozdarcie emocjonalne, uczuciowe. Czyli jakiś ból serca, rozstanie, lub właśnie ból z powodu trójkąta miłosnego. Zobaczmy, jaka jest wiadomość dla Ciebie, jeśli chodzi o te trzy miecze. Tak, sprawy uczuciowe. Masz nadzieję, że się wszystko dobrze potoczy, że się dobrze rozwinie. I chodzi tu o jakieś spotkanie, które ma wszystko wyjaśnić i sprawy związkowe. Czyli ból serca, uczuciowy ból, uczuciowe, emocjonalne tej troski, problemy. Masz nadzieję, że sprawy się rozwiną, wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jest wielka nadzieja. I spotkania. Spotkania nie wiem, w miejscach publicznych lub wirtualne. Tak? Spotkania, kontakty. Taką masz tej wiadomość. Grupa druga. Coś nadejdzie. Jakieś emocjonalne spotkania, randki. I chodzi tutaj o sprawy związkowe. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia to obelisk kwarcu różowego. Wiadomość dla Ciebie. Siedem kielichów. Mamy tutaj siedem gwiazd na niebie, które symbolizują właśnie tą kartę siedem kielichów. Siedem kielichów to coś, co wspominacie. Macie dużo do wyboru, ale podjęcie decyzji, czego właśnie chcecie, nie jest w tej chwili możliwe. Coś wspominacie, o czymś, nie wiem, sentymentalnie myślicie. Nie możecie się zdecydować, co chcecie, co ma być w przyszłości, czego tak naprawdę pragniecie. Nie możecie się zdecydować i po prostu patrzycie, patrzycie, wybieracie. Czyli brak decyzji. Brak decyzji, jakieś tylko wspominanie. Może jakiś sentyment. Tak. Tutaj znowu są bodziany, czyli dobry rozwój spraw. Dlatego, co zostało zakończone, kosą, raptownie, gwałtownie zakończone, przyjdzie pomyślny rozwój spraw i przyjdzie nowy początek, nowa szansa, nowa próba. Tylko musicie się na to oczywiście zdecydować, by pozwolić nowej szansie tutaj wejść w wasze życie. I tutaj będzie komunikacja, list, pisanie, tak? Jakaś pisemna wiadomość, która przyjdzie i to rozpocznie właśnie tutaj wasz dialog, wasz dobry rozwój spraw i to, co zostało zakończone, to tutaj rozpocznie się na nowo jeszcze raz, ale musicie się oczywiście na to zdecydować. Tak, podjąć decyzję, proszę, by spróbować tutaj nowy początek, nową szansę jeszcze raz. Także taka jest wiadomość dla grupy trzeciej. Dziękuję serdecznie wszystkim grupom. Napiszcie mi w komentarzach, czy wasz wybór grupy pierwszej, drugiej lub trzeciej rezonował. Zapraszam serdecznie do lajkowania, komentowania i na wróżby prywatne oraz subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.